Ponosisz za mną sukienki, pozwijasz kable, jakby będziesz takim asystentem asystenta. I tak ostatecznie zawsze liczy się to, czy jesteś dobry w tym, co robisz, czy nie. A nazwisko jest drugie albo nawet trzeciorzędne. Zamiast Myszkowski mówili na mnie Steczkowski z uwagi na nazwisko mamy, natomiast w żaden sposób nie było to obraźliwe, było to raczej zabawne, traktowane jako żart z mojej strony też. Cześć, jestem Janek. Cześć, jestem Antek. Jesteśmy dziennikarzami programu Mali dorośli. A dzisiaj naszym gościem jest Leon Myszkowski. Cześć, młodzieży. Zapytamy Cię o dzieciństwo. E, opowiedz nam, jak to jest być synem no, znanych rodziców. E, zawsze odpowiadam na to pytanie podobnie, ponieważ nie znam, nie mam punktu odniesienia nie znam innej perspektywy. Miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo na nic nie mogłem narzekać. E... Jestem jakby przyzwyczajony do tego wszystkiego, tak? Jak się, że tak powiem, wychowujesz w całym tym otoczeniu, no to w pewnym, części, w pewnym sensie ono się staje integralną częścią Twojego życia. Czy jako mały chłopiec, zdawałeś sobie sprawę z tego, że masz e, znanych rodziców e, no, i że twoja mama jest taka znana? Nie, do pewnego wieku absolutnie nie miałem o tym pojęcia, no bo po prostu jeszcze nie kumałem faktów, tak? Dopiero w pewnym momencie życia e, zorientowałem się, że coś jest na rzeczy, patrząc w telewizor, gdzie mama siedzi na kanapie obok i siedzi też w telewizorze. tak? I to był wtedy taki pierwszy moment. Pamiętam, no potem już jak poszedłem do szkoły, no to naturalnym się stało, że się dowiedziałem. Tak? Jak zachowywali się Twoi rówieśnicy, na przykład z Twojej klasy? Czy jakoś wytykali Ci palcem, że jesteś synem znanej piosenkarki, czy raczej byli dla Ciebie właśnie mili? Absolutnie normalnie. Normalnie, poprawde. Jedyne, Jedyne co to zda zdarzało się, pamiętam, to, ale to już na etapie gimnazjum, że zamiast Myszkowski mówili na mnie Steczkowski z uwagi na nazwisko mamy. Natomiast w żaden sposób nie było to obraźliwe, było to raczej zabawne, traktowane jako żart z mojej strony też. Więc nie, nie, nie nigdy nie spotkałem się z żadnymi uciążliwościami. Czy często chodziłeś i czy teraz chodzisz na koncerty mamy? Kiedyś bardzo często jeździłem, bo żeby zapracować sobie na jakieś tam rzeczy, które chciałem od rodziców, musiałem coś tam robić, tak? Rodzice mi dawali jakieś tam różne, no nie wiem, mama na przykład mówiła, dobrze, chcesz, załóżmy tak Lockilego, Lego, no to pojedziesz ze mną na ileś koncertów, ponosisz za mną sukienki, pozwijasz kable, jakby będziesz takim, powiedzmy, asystentem asystenta. I w taki sposób, można powiedzieć, tam część rzeczy od rodziców dostawałem, czy tam trzeba było kosić trawnik w domu ileś razy, takie różne rzeczy. A jak właśnie uważasz, czy, że masz znanych rodziców, to czy pomogło ci to potem jakby zaistnieć właśnie w świecie znanych osób? Czy... Na pewno. Mówię, zależy w jakiej dziedzinie życia. Bo na pewno w szeroko pojętym showbiznesie to na milion procent to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę muzyczną, wydaje mi się, że nie ma to większego wpływu ani większego przełożenia, szczególnie pod kątem samej obsługi, eventów, czy grania jako DJ, bo w ostatecznie i tak ostatecznie zawsze liczy się to, czy jesteś dobry w tym, co robisz, czy nie, a nazwisko jest drugo albo nawet trzeciorzędne. No to może teraz trochę zmieńmy temat. Mhm. E, właśnie jakie uczucia ci towarzyszyły, jak e, występowałeś z mamą na jednej scenie. W sumie dobre. E, dobre. To było bardzo ciekawe przeżycie. Faktem jest, że nie tylko mama tam była, tam było bardzo wielu e, różnych artystów. E, na pewno za pierwszym razem był to jakiś tam może nie jakiś wielki, natomiast stres zawsze. Ten moment takiego, zawsze przed sceną są schody, po których się wchodzi, i, i zawsze, znaczy zawsze, w większości wypadków, tak jak jest postawiona scena, i zawsze jest taki przed tymi schodami tak staje, robi taki głęboki oddech. Przed tymi schodami jest stres, jak już wchodzisz na tą scenę, ten stres znika i po prostu dzieje się, tak. A myślisz właśnie, kto się wtedy bardziej stresował? Ty, czy twoja mama? Myślę, że ona już się w ogóle nie stresuje. <grym> <grym> tak mi się wydaje. Prowadziłeś kiedyś blok kulinarny. Oj, dawno temu. Dlaczego z tego zrezygnowałeś? E, w, w, dlaczego ja z tego zrezygnowałem? W gruncie rzeczy to samo umarło taką śmiercią naturalną e, przez to, że po prostu zacząłem zajmować się też innymi rzeczami. E, gotowanie jako w ogóle gastronomia to jest dość ciężka branża do pracy. Mam znajomych, którzy do dziś pracują w gastronomii. No i nie jest to łatwy kawałek chleba, tak? Nie mówię, że muzyka jest łatwym kawałkiem chleba, bo też nie jest. Natomiast no, jest to absolutnie inna, inna praca. Wydaje mi się, że równie ciekawa, na pewno, bo jest bardzo zmienna. Ale jakoś tak zostało mi całe zamiłowanie do gotowania. Zawsze gotujemy w domu, gotujemy na święta. Natomiast jakoś tak to poumierało samo z siebie. Zaraz też się zapytamy o dj ale przed tym, jakie masz właśnie jeszcze inne takie zainteresowania, na przykład sport, czy...? Tak, no ja od zawsze, tak naprawdę pierwsza moja szkoła była szkołą sportową, zresztą dosłownie tutaj, to jest 200 metrów stąd jest szkoła 220. Tam chodziłem do klasy sportowej, potem do gimnazjum, też do klasy sportowej. Bardzo o ciekawym profilu piłkarsko-zapaśniczym, i dopiero potem do liceum trafiłem już, że tak powiem, do normalnego liceum. Tak? A to jaki klub dla Ciebie najlepszy? E, Jak, z piłki ja zawsze nożnej? kibicowałem w Barcelonie, natomiast e, przestałem oglądać piłkę nożną. A? E, no, a już na pewno naszą polską, bo to marnowanie <noise> czasu. Skończyłaś też liceum filmowe? E, nie skończyłem liceum filmowego, byłem w nim rok. E, po roku zmieniłem liceum na Liceum na Mokotowie. Tam skończyłem liceum, zdałem maturę i zdecydowałem się, że zamiast na studia idę do pracy. Dlaczego nie kontynuowałeś edukacji w tym kierunku, żeby filmowej nie podobało ci się, czy co? Ja jeden rok szkoły musiałem powtórzyć, niestety. Tak to bywa w życiu. Czasem noga się powinie. Czy chciałbyś spróbować swoich sił, może jako aktor? Eee, <słuch> Spróbować sił, może tak, natomiast nie mam pewności, czy byłbym, jakby to powiedzieć, dobrym aktorem. <grym> Jak to się stało, że jesteś teraz DJ-em? Ja się graniem na imprezach zająłem w wieku lat 15. Wtedy pierwszy sprzęt, można tak powiedzieć, że dostałem wtedy na rynek wchodziły kontrolery, to są takie zintegrowane sprzęty, które pewnie w większości jeżeli gdzieś widzieliście, to, to właśnie to już widzieliście i zacząłem się uczyć grać, tak? To było na początku jako bardziej zabawa, natomiast obok domu moich rodziców jest dom naszej przyjaciółki, która ma taką salę eventową, tam się odbywają śluby, chrzciny, urodziny i tak dalej, i tak dalej. No i ja do, ja do Cioci mówię Ciocia, więc Ciocia mnie zatrudniła nawet na początku i zaczęła mi tam jakieś mniejsze imprezy oddawać, potem większe, większe, większe. No i tak to się zaczęło, tak? Potem zacząłem traktować to już trochę bardziej profesjonalnie, więc poszedłem do takiej szkółki DJ-skiej, gdzie, gdzie jakby profesjonalny DJ uczy cię grać, bierze cię pod swoje skrzydła i tam cię uczy wszystkiego. Natomiast ja już podstawy znałem, można powiedzieć. I tak bardziej byłem szlifowany pod tym kątem. Potem po jakimś czasie udało mi się dostać do klubu i zagrać pierwszy raz w klubie, co wtedy było dla mnie największym możliwym wyróżnieniem. No, bo jednak miałem ledwo 17 lat. I to było takie twoje mini marzenie. No, tak, na pewno. To, to dla każdego DJ-a wydaje mi się, że takim mini marzeniem na początku jest, żeby mieć booking w jakimś klubie. To to tak dumnie brzmi. Albo zostać rezydentem lokalu, to to jest jeszcze bardziej dumne określenie. No natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia, i tych klubów zaczęło przybywać, przybywać, przybywać. Na początku mówię, traktowałem to głównie jako zabawę, ale potem przechodzi się, jak tego grania robi się już więcej niż dwa, trzy razy w miesiącu, cztery razy w miesiącu, zaczyna się robić tak, że masz zajęty piątek, sobotę, co tydzień na przykład. No to już jest osiem grań w miesiącu, co najmniej, no. tak. To zależy, jak się ułoży, że tak powiem, jak się dni ułożą w miesiącu. Natomiast to już zaczyna nabierać pewnych kształtów. Zaczynasz to traktować trochę bardziej jako pracę, może nie taką na pełen etat, ale na pół etatu. Potem dochodzą też, im jesteś lepszy, im bardziej się rozwijasz, dochodzą też eventy. Eventy z reguły odbywają się w tygodniu, środa, czwartek. No to już w tygodniu robi się na przykład nie dwa bookingi, a trzy lub cztery. I wtedy można to już traktować jako pracę na pełny etat. To są cztery nieprzespane noce. Z reguły to nie samo granie jest też pracą. W domu, jak siedzisz i przygotowywujesz się do każdego takiego występu, znaczy do każdej takiej imprezy, można tak bardziej powiedzieć, no to przygotowywujesz pewną muzykę. Jeżeli są to eventy prywatne lub firmowe, kontaktujesz się z klientem, rozmawiasz z nim, umawiacie się na pewne rzeczy. Dopytujesz, jaką muzykę on by chciał, dostosowywujesz wszystko pod niego, tak, mhm. więc mm, praca DJ-a nie tylko zamyka się na samym stanięciu za konsolą i, jak to się mówi, po zmienianiu piosenek, tylko bardziej na przygotowaniu wszystkiego tak, żeby to klient ostatecznie był zadowolony, czy jest to klient eventowy, prywatny, czy jest to klient klubowy, moim zdaniem trochę mniej wymagający, ehm, no to trzeba jakby to doprowadzić do skutku, tak. Na kim się wzorujesz jako DJ-a? Masz jakiegoś takiego swojego ulubionego? Mm, tak, ja zawsze... Pamiętam, pierwszy taki mój koncert, na którym byłem DJ-a, to był David Guetta na Orange Warsaw Festiwalu, albo w 2014, albo 15 roku, nie, nie pamiętam już teraz. E, natomiast ja zawsze byłem fanem Swedish House Mafia, tak naprawdę od tego mi się zaczęła cała taka w ogóle zainteresowanie muzyką elektroniczną jak właśnie pierwszy raz posłuchałem tych piosenek i tak potem to się rozwijało też takim bardzo dużym dla mnie dobrym przykładem tego jak można przez wiele lat stać na scenie i nigdy z niej nie zejść jest Tiesto ponieważ on zaczynając od muzyki trance obecnie produkuje w ogóle co innego co tylko pokazuje, że jeżeli ktoś się za długo zastoi w muzyce, nawet w tej z którą jest kojarzony to jego kariera prędzej czy później wygasa. Po Czyli prostu. trzeba coś trzeba nowego wymyślać. Jakby życie jest troszeczkę jak rzeka, tak? Wchodzisz i płyniesz albo z prądem, może chcesz pod prąd, a może chcesz z niej wyjść, ale ono i tak zawsze płynie do przodu. A Twoja decyzja, co z tym zrobić? Mówisz, że trzeba bardziej y, zmieniać te kierunki, na przykład jako DJ, że raz taką muzykę, raz taką, żeby wymyślać coś nowego, żeby na przykład innych próbować, No tak, bar bardziej, prób się... próbować, bardziej próbować, bo taki, taka stagnacja to wydaje mi się, że nie jest dobra w żadnym miejscu, tak? Ja nie umiem śpiewać, nigdy nie, nie umiałem, nigdy też za bardzo nie próbowałem, nie ukrywam. E, po prostu... Do tego nie zostałem stworzony. No każdy coś innego. Dokładnie. Każdy, każdy ma jakieś swoje, powiedzmy, unikalne cechy. No moją na pewno nie jest śpiewanie. Jakie macie relacje z mamą? Dobre, bardzo dobre. To no Życzę Wam, chłopaki, żebyście mieli takie same jak dorośnięcie. To z kim byś chciał najbardziej nagrać? Na przykład Ty jako DJ, jeszcze jeden DJ, którego byś chciał najbardziej mhm. z, y, i jakiś wokalista, jakobyś byś chciał, taką jeszcze ze sobą dwójkę. No to jest dobre pytanie. Wiesz, zawsze, zawsze bardzo chciałbym stworzyć coś albo z Tiesto, albo z, może z Davidem Gettą. To byłoby na pewno super przeżycie. Natomiast z wokalistek zawsze bardzo lubiłem taka wokalistka inna. To jak byłem młodszy, może troszeczkę starszy od Was, to, to zawsze byłem wielkim fanem takiej muzyki. No to super. Jakie masz plany muzyczne na swoją przyszłość? No, cały czas zajmujemy się tym wyjściem za granicę, tak, to, to, jest cały proces, to zawsze długo trwa, bo jednak współpracy zagraniczne mają to do siebie, że no tych ludzi z reguły nie ma na miejscu, więc to nie jest takie proste, żeby się i poumawiać, oczywiście oni mogą na, ponagrywać wokale u siebie, ale to jest zawsze więcej poprawek, bo jak masz kogoś na miejscu i go złapiesz i pójdziecie razem do studia, to z reguły, tak, bo to są zawsze wyjątki od tej reguły. Z reguły jest tak, że usiądziecie i podczas jednej, dwóch, może trzech sesji nagracie całość, tak? I jesteście wszyscy zadowoleni. Natomiast jak nie macie na miejscu, tak, ktoś nagrywa sam, to ja mogę mu cały referat wysłać swoich referencji, jak chcę, żeby to wyglądało, jak ja to widzę, jak zaśpiewać, a on i tak zrobi po swojemu. I to zawsze jest największy problem przy takich współpracach na odległość. Natomiast to też czasem dodaje takiego, można powiedzieć, koloru temu wszystkiemu, bo jednak jeżeli wszystko jest zgodnie z moją wizją, przykładowo, no to ja zawsze dążę do tego, żeby to było tak, jak ja sobie wyobraziłem. Natomiast jeżeli ktoś pokazuje inny punkt widzenia, to czasem staje się to ciekawsze. Tak ostatecznie, w ostatecznym takim rozrachunku, w ostatecznym połączeniu, co już zresztą raz się wydarzyło. Natomiast no teraz dużo rzeczy, dużo rzeczy, do, do września będą wydania cały czas, potem na jakiś czas będzie przerwa i na koniec roku liczę na to, że wrócimy z Epką, e, no z dużymi nazwiskami na niej i, nie, i na pewno może z kimś z Polski, tutaj jeszcze nie powiem z kim. To teraz przejdźmy do pytań tak, nie. Czy uważasz, że Avicii był jednym z najlepszych DJ-ów? Zdecydowanie. Czy modeling to jest zamknięty temat? Pół na pół, ciężko powiedzieć. E, czy planujesz ślub z Ksenią? Na pewno, za jakiś czas. Czy wrócisz jeszcze do pisania bloga? Na pewno nie. Czy planujesz jeszcze nagrać jakiś utwór ze swoją mamą? No, tak. Na przykład tak. ty jako DJ, a Twoja mama śpiewa? Tak, tak, to, to jak najbardziej. Tak, takie czy rzeczy za... mogą się wydarzyć. Czy żałujesz, że jesteś osobą publiczną? Nie. Czy przejmujesz się negatywnymi komentarzami na swój temat? Raczej niespecjalnie. Czy planujesz karierę jako DJ za granicą? Jak najbardziej. To dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy też Tobie. Dziękuję Super wywiad. Wam również. I co? Do zobaczenia.